zastanawiamy, bo najłatwiej jest powiedzieć, że coś jest złe i niedobre. Nie dając nic za to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zaraz, panie radny, moment. Ja tak trochę, panie koordynator, czy panie radny, pana trochę nie rozumiem. Pan mówi, że tak jest wspaniała, taka kadra, tak wszystko jest dobrze, a jest źle. No to ja tego coś nie rozumiem. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan Jan Kotyla, radny sołectwa Zagrodno. Panie przewodniczący, panie moderatorze, państwo, zgadzam się z moim kolegą, że ta decyzja jest dołożona złej decyzji. Po złej decyzji można się odwołać, a jeżeli nie ma żadnych, to tego też nie ma. I co tam się strzuć jeszcze, ale w tej chwili to będzie głowy. Nie o tym chciałem szkodać państwo. Zgadzam się z tym, że od czegoś trzeba zacząć. Z tym, że nie zgadzam się z miejscem, od którego trzeba zacząć, bo ja uważam, że należałoby zacząć od położenia, bo to jest fakt, że w 2010 roku przedszkole było mniejsze i szkoła była mniejsza, ale w 2019 to nie jest moloch, nie do opanowania, którego trzeba już podzielić, bo się na tym zakonać. To jest trochę większe. I fakt jest faktem, że mamy kilka budynków filialnych, dwa budynki w Zagrodnie, czy trzy budynki w Zagrodnie, tutaj też. I z danych, które przedstawiła nam pani inspektor z gminy, wynika, że koszt kształcenia jednego ucznia w tych właśnie filiach jest rzędu 22 do 25 tysięcy, a w szkole podstawowej w Zagrodnie jest około 7 tysięcy. Z tego wynika, że balastem są filie, jakkolwiek by tego ludzie nie odebrali, ci, którzy mieszkają we wsiach, które filie mają. Jeżeli mamy szukać oszczędności, ale jeszcze jedna rzecz, szkoła nie jest po to, żeby na niej zarabiać. Nikt nie oczywiście. Dlatego, jeżeli byśmy przyjęli tylko i wyłącznie czynnik ekonomiczny, to trzeba ciąć, łączyć, nie patrzeć na nic. Ale są jeszcze inne czynniki, które musimy brać pod uwagę. Dobrze. Jeżeli mamy od czegoś zacząć, to ja bym jednak zaczął od tego, żeby stworzyć jedną dużą szkołę podstawową w Zagrodnie, bez szkół filialnych, a wtedy ewentualnie wyłączyć z tego przedszkole i niech ona się rozwija jako samodzielna jednostka, a to jest proces na kilka lat, moim zdaniem. To trzeba być powoli. Tego się nie da zrobić od tak ad hoc z marszu, bo my do tego jesteśmy przygotowani. Do tego trzeba przygotować ludzi, do tego my się musimy przygotować i sprzętowo, i finansowo, i mentalnie też. I wtedy dopiero można taką przebudowę struktury oświaty gminnej przeprowadzić. Proszę państwa, tak mi się wydaje, ale chyba mam rację. Prędzej czy później w każdej gminie wiejskiej będzie tylko jedna duża szkoła. W tej chwili jeszcze to różnie funkcjonuje, różnie wygląda demografia, więc jeszcze różnie to funkcjonuje. Ale prędzej czy później będzie w każdej gminie jedna szkoła, do której będą przywożone dzieci ze wszystkich miejscowości. Będzie bardziej rozbudowana, powiedzmy, sprawa dowozu, opieki, przed zajęciami, po zajęciach. Będzie jedna szkoła. Żaden samorząd nie pozwoli sobie na to, żeby na dobrym poziomie utrzymać kilka szkółek na swoim terenie. Jeżeli będzie tych kilka szkółek, jeżeli to będą szkółki maleńkie, nigdy nie będzie pieniędzy na to, żeby je remontować, będzie tak jak w Olszanicy, wyremontowany tak od strony południa, a od strony północ cieknie, tak jak w Brochocinie i tak dalej, na to nigdy nie będzie pieniędzy. Można, ci dzieci z tych szkół nigdy nie znajdą się później w nowych szkołach większych, tak jak dzieci, które zaczynają edukację w większych grupach, w większych środowiskach. One tam są uczone prawie indywidualnie. I potem spod tego palinego fartucha są wypuszczone w świat i nie wiedzą, co z sobą zrobić, żeby szukać. Owszem, można wydzielić przedszkole ze struktury zespołu szkolno-przedszkolnego, ale wtedy, gdy zespół szkolno-przedszkolny będzie zespołem ze szkoły podstawowej i przedszkola, a nie ze szkoły podstawowej i trzech filii, które w tej chwili są. A jeżeli szukamy pieniędzy, oszczędności, no to niestety to będzie właśnie czekają właśnie chwilę. Panie radny, szanowni państwo, powiem tak. Uważam i powtarzam to do zgonu. Pośpiech jest tylko dobry przy łapaniu kwiatów. Dopóki, szanowna komisjo, wysoka rado, szanowni państwo, dopóki
nie stworzymy atrakcyjnych warunków dla naszych dzieci, dopóki nie zostanie zakończona budowa hali sportowej z łącznikami, do tej pory nie wylewajmy dziecka z kąpieli. Nic to nam nie da. Ja zgadzam się całkowicie. To, że pan mówi, że podpisów jest 500, tak, ja wiem, na jakiej zasadzie się podpisy zbierały, jak ludzie zostali wprowadzeni w błąd. Ja to wszystko wiem. Ja tego nie, dzisiaj nie mówię o tym. Panie przewodniczący, stałym szacunkiem. Panie przewodniczący, stałym szacunkiem. Tak. Ale ja panu nie udzieliłem głosu. Cudownie, ja panu też nie. No to panie. Panie przewodniczący, panie radny, panie radny, może pan przewodniczący, proszę. Świetnie. Panie radny, proszę, bo tu jest widzę, że to mi poprzestwo, dlatego się rzucam. Ma pan problem ze słuchem? Panie radny, proszę pana o opanowanie się. Nie jest pan sam tutaj. Ja panu nie jest panu złotym, proszę. I pan nie jest złotym środkiem. Nie jestem, proszę pana. No to proszę poczekać, jak ja skończę i wtedy panu udzielę głos. Poczekam, dziękuję. No dziękuję. Przepraszam. Dopóki nie będzie skończona hala sportowa, dopóki nie będą te dodatkowe, powiedzmy, pomieszczenia tam z łącznikiem ze wszystkich, dopóki nie stworzymy atrakcyjnych takich, powiedzmy, warunków dla dzieci, to nic tu się nie zrobi. Nie ma żadnej gwarancji, że była reorganizacja pierwsza, mówi się, że około 30% dzieci odeszło. Okej, mówimy o tym, około. A jaką mamy gwarancję, że przy tym rozwiązaniu zespołu szkolnego, przedszkolnego jeszcze 10 czy 15% uczniów nie odejdzie? Mówi się o tym. Nic nie mówi się o tym, że strajk nauczycieli został tylko zawieszony. Bo od września będzie odwieszony. Nikt nie mówi, jakie koszta spadną na samorządzie wtedy. Nikt o tym nie mówi. Dzisiaj najważniejsza jest sprawa rozwiązać zespół szkolno-przedszkolny bez podania przyczyn. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, teraz.